Przyjaciele, nazywam się Asia Kowalska. I wiecie, czemu tu jestem? Jestem tu dlatego, że spotkałam w swoim życiu osobę, która całe moje życie odmieniła. I jestem tu dlatego, że wierzę, że twoje życie może też zostać odmienione. Spotkałam Jezusa. Pewnie obiło ci się to imię już o uszy. Ale to nie wystarczy. To, że usłyszałeś to imię, to za mało. Pytanie brzmi, czy przyjąłeś tego Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela? Ja go przyjęłam i wiem, że nic, ani nikt nie dałby mi takiej wolności, jaką mam teraz, gdyby nie Jezus. Teraz moje życie jest niesamowite. Jak byłam dzieckiem, to mnie poniżali w szkole. Byłam jednym z wielu dzieci w Polsce, które nie chcą chodzić do szkoły, bo to nie jest dobre miejsce. W gimnazjum zaczęłam się ciąć. Potem próbowałam się zabić. Wtedy, kiedy próbowałam się zabić, wszyscy lekarze byli pewni, że potrzebuję przeszczepu wątroby. Wszyscy co do jednego, bo wzięłam tak silne tabletki, leżałam z nimi tak długo, że nic innego nie było możliwe. Po czym, kiedy przyjechałam po trzeci dzień do większej miejscowości na endoskopie, na badanie, kiedy włożyli mi rurkę do buzi, żeby sprawdzić, jak wygląda moja wątroba, okazało się, że tam nie ma nic. Moja wątroba była w stanie, jakbym nigdy tych tabletek nie wzięła. Lekarze byli w szoku. Pielęgniarki po kilkanaście lat w zawodzie były w szoku. Ja wiem, że to Pan Bóg uratował moje życie. Potem poznałam wspólnotę religijną i weszłam do niej. Poznałam ludzi, którzy zrozumieli mnie. Poznałam ludzi, którzy mnie pocieszyli. Poznałam ludzi, którzy chcieli ze mną być. I ci ludzie mówili mi o Bogu. Co więcej, później to ja byłam osobą, która mówiła innym o Bogu. To ja byłam osobą, która głosiła w Kościele katolickim, a teraz przeklinam każde słowo, które tam powiedziałam. Ponad 10 lat chodziłam regularnie do Kościoła katolickiego. Ponad 10 lat, a teraz przeklinam to w imieniu Jezusa. Teraz przeklinam to, bo wiem, że Jezus nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. Niech będzie przeklęty przez Najświętszy Sakrament. Jezus nie ma nic wspólnego z tym, z sakramentami, które są odprawiane w Kościele katolickim. Jezus nie ma nic wspólnego z chipsami o smaku kościelnym. Jezus nie ma nic wspólnego z Maryją, którą czcicie. Maryja była świętą kobietą, ale Maryja umarła. Teraz widzi się Jezus. Jeżeli modlisz się do Maryi, modlisz się do demonów. Z demonami chodzi o to, że Jezus pokonał je wszystkie na krzyżu. Jeżeli czegoś się boisz, jesteś zdemonizowany. Jeżeli od czegoś jesteś uzależniony, jesteś zdemonizowany. Ja wiem, że Jezus zmienił moje życie. Ja wiem, że kiedy zaczęłam imprezować, że kiedy zaczęłam brać narkotyki, myślałam, że to jest fajne. Myślałam, że takie życie jest super, bo przecież przez chwilę jest mi fajnie, nie? Fajnie, nie? Każdy by tak chciał. Bo tak naprawdę, kiedy nosimy maskę, kiedy wy nosicie maskę, kiedy się uśmiechacie i kiedy znajdujecie się sami w swoim pokoju, nagle okazuje się, że wcale nie jest tak fajnie. Nagle okazuje się, że wcale nie jest tak fajnie, jakbyście chcieli, żeby było. I kiedy postanowiłam wybrać Jezusa, przyjechałam tutaj do Warszawy, przeprowadziłam się prawie 600 kilometrów. I wtedy, jak przyjechałam tutaj, byłam pewna, że znam Jezusa. Byłam pewna, że wiem, kto to jest. I od twojego brata w Chrystusie usłyszałam, nie znasz Jezusa. I co wtedy? Pierwsze myśli, które się we mnie pojawiły, jak to ja nie znam Jezusa? Tyle modlitw, które odmówiłam. Tyle godzin wyklęczałam przed tak zwanym Najświętszym Sakramentem, który jest najbardziej przeklętym sakramentem. W ogóle byłam tak posrana, że chodziłam na pielgrzymki na Jasną Górę. Oddałam swoje życie Maryi, później musiałam się tego wyrzekać w imieniu Jezusa. I wtedy, kiedy naprawdę chciałam spotkać Jezusa, nie wierzyłam temu bratu, zapytałam Boga, bo Bóg jest moim tatą i mówię do Niego, tato, czy to jest prawda? Czy ja naprawdę nie znam Jezusa? I wtedy Pan Bóg powiedział mi, że to jest prawda, że ja nie znam Jezusa. Ja znalazłam kartkę ze swoim snem. Maria żyje. Znalazłam kartkę ze swoim snem spisanym rok wcześniej. I na tej kartce było jednoznacznie napisane, że ja nie znam Jezusa. Znalazłam ją przypadkowo. Byłam pewna, że ta kartka, że ten sen w ogóle jest ważny.
nieważny. Ja nie spisywałam swoich snów. To był jedyny sen, jaki zapisałam. Po prostu wiedziałam, że on jest ważny. I kiedy znalazłam tą kartkę, zrozumiałam, że ja nie znam Jezusa. I wtedy, kiedy stanęłam przed Bogiem, tato, okej, to prawda, nie znam twojego syna, ale chcę go poznać. Przeprosiłam Boga za to, że do tej pory żyłam bez niego. Mogłam realnie spotkać się z Jezusem, z osobą, która zmieniła całe moje życie. Dzięki Jezusowi jestem uwolniona z odrzucenia, z poniżenia. Dzięki Jezusowi wiem, jaka jest moja wartość w Bogu, wiem, że jestem królową. Dzięki Jezusowi wiem, że jestem zaakceptowana przez Boga i nic więcej mi nie jest potrzebne. Jeżeli teraz kozaczysz, to moje pytanie brzmi, jak kozaczysz u siebie w pokoju? Jak kozaczysz, kiedy jesteś sam, kiedy chce ci się płakać? Jeżeli chcesz spotkać Jezusa, ale wstydzisz się do nas podejść, nie musisz tu podchodzić. Po prostu zwróć się do Boga w swoim własnym pokoju, swoimi własnymi słowami. Powiedz, Boże, nie znam Cię. Jezus, nie znam Cię, ale chcę Cię poznać. Bóg nie jest głuchy i nigdy taki nie będzie. Jeżeli tylko zawołasz do Boga, On na pewno Cię usłyszy. Jezus nie jest obojętny. Jezus 2000 lat temu umarł za wszystkie choroby. Jezus 2000 lat temu umarł za wszystkie niemoce. Jezus 2000 lat temu umarł za każde zniewolenie. Każdy demon, który jest w Twoim życiu, jest tam nielegalnie. Jeżeli masz problem z czymkolwiek, mogę Cię uwolnić. Jeżeli chciałeś spotkać Jezusa, jestem odpowiedzią dla Ciebie. Jeżeli chciałeś spotkać Boga, jestem odpowiedzią dla Ciebie. Jeżeli stwierdziłeś, że w Twoim życiu jest coś nie tak, jestem odpowiedzią dla Ciebie. Jestem tu dla Ciebie. Jestem tu dlatego, że Jezus odmienił moje życie. Tak dziwne wydaje się dla Was to, że tam jest napisane Alleluja, diabeł to frajer i niech się buja. Boisz się szatana? Też się go kiedyś bałam. Myślałam, że to jest wielki ktoś, kto może zniszczyć moje życie. A teraz szatan jest pod moimi stopami. Jest nic niewartym śmieciem. I będę mu o tym regularnie przypominać. Ja wiem, że na imię Jezus zegnie się każde kolano. Ja wiem, że na imię Jezus każdy musi się pokłonić. Jeżeli wydaje ci się, że ty nie musisz, uwierz mi, że przyjdzie taki moment, gdzie okaże się, jak bardzo się pomyliłeś. Ale jeżeli chcesz doświadczyć życia, jeżeli chcesz doświadczyć błogosławieństwa, jeżeli chcesz doświadczyć miłości, prawdziwej miłości, nie takiej, jaką daje ten świat, nic nie wartej. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, przyjmij Jezusa do swojego życia. Jeżeli chcesz, możesz do nas podejść, pomodlimy się o Ciebie. Jeżeli jesteś chory, mogę Cię uzdrowić. Jeżeli czujesz się czymś zniewolony, mogę Cię uwolnić. Jeżeli masz problem z czymkolwiek, po prostu podejdź. Ja wiem, że imię Jezus będzie wywyższone. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że tutaj na tym miejscu imię Jezus może być wywyższone. Ojcze, ja dziękuję Ci, że na to święte imię zegnie się każde kolano. Ojcze, ja ustanawiam, że to, co wpadnie do serc tych ludzi, nigdy nie zostanie z tego serca wykreślone.